groźba, więc ja nie miałem wyjścia. I kazali naszej ekipie usunąć krzyż z Giewontu, przenieść się na drugą stronę Alei Szucha. Bardzo nas to boli. Jest to nieuczciwe, jest to niefajne, jest to po prostu głupie. Ktoś wkręca prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w bardzo niemądre działania. My się dowiemy, kto to jest. My żądamy, żeby nazwiska były ujawnione i żeby ci ludzie przestali być doradcami prezydenckimi i w hańbie w niesławie odeszli, bo tam jest ich miejsce, poza Pałacem Prezydenckim. Natomiast jak marsz prezydencki się oddali, no to już policjanci powiedzieli, że możemy ten krzyż z powrotem postawić i bardzo chcę zaprosić Państwa, jak marsz prezydencki się skończy, odczekamy kilka minut, żeby nie robić tego zbyt ostentacyjnie, niegrzecznie. Chcemy być dobrze postrzegani, bo jesteśmy narodowcami, a narodowcy to są ludzie kulturalni, więc bardzo proszę o to, żebyście brali w tym udział, żebyście nam towarzyszyli. Szanowni Państwo, dzisiaj spotykamy się w miejscu szczególnym, dlatego bardzo proszę, żebyście nam towarzyszyli. Bardzo proszę o współudział. O, tutaj widzimy kolejnego pana, który się częstuje kiełbaską. Smacznego, wszystkiego najlepszego z okazji Święta Niepodległości, zdrowia. Jak pan ma na imię? Panie Marku, wszystkiego najlepszego. Proszę sobie jeszcze wziąć kawałek kabanoska. A kolegę Ruszkiewicza i innych proszę o dokrajanie, bo kiełbasa znika. Kolego Aleksandrze, proszę tutaj się ruszyć z nożem. Tutaj tacka jest. No, do pracy koledzy. Tutaj trzeba obsługiwać naród, a nie tylko sobie stać i gadać. Słucham cię, kolego. Prawo moje, moje prawo. Tak robią. Bambusowy styczek. Dla telewizji narodowej film realizuje pani Habor, blogerka Neonu 24. Także proszę Państwa, jeszcze ujęcie teraz na krzyż i chodźmy trochę dalej, żeby to było dobrze widoczne. A jak to się stało, że ten krzyż musiał zmienić imię? Ten krzyż stanął tutaj dlatego, ponieważ taki jest nasz obowiązek, żeby pamiętać, jak odzyskaliśmy polską niepodległość, że była to wola Boga. Pan Bóg powołał Dmowskiego, żeby reprezentował nas na konferencji pokojowej w Wersalu. Dmowski naprawdę miał dużo darów,
Ducha Świętego, umiał języki, był inteligentny i tak to się stało, że ta niepodległość została odzyskana. Natomiast proces odzyskiwania niepodległości rozpoczął się w roku 1901, wtedy kiedy taki krzyż postawili nasi ojcowie na Giewoncie. Tak, tak, proszę bardzo, do góry. Może chodźmy tutaj, chodźmy, żeby to było widać go z tej strony. Taki krzyż postawili nasi ojcowie na Giewoncie i okazało się, że taka niby niewinna pamiątka z Zakopanego, góra charakterystyczna z takim krzyżem, była rozsyłana między Polakami. Do tej pory jest jako pamiątka z Zakopanego i stało się to informacją, że Polska istnieje. Wszystkie służby się zorientowały, angielska, amerykańska, rosyjska, niemiecka, żydowskie się zorientowały, że Polska będzie problemem, że Polska powstanie, że problem Polski nie został wcale pogrzebany w dobie rozbiorów. No i się nie pomylili, po kilkunastu latach Polska formalnie powstała. Natomiast polska niepodległość nie może być rozpamiętywana tylko na zasadzie, że jakiś Dmowski się pokłócił z jakimś Piłsudskim. To jest niezrozumiałe. Polska niepodległość to jest wola narodu, który został natchniony przez Ducha Świętego. I po 25 latach ta niepodległość została Polsce odebrana. W roku 1926 masoneria, wrogowie Boga i Polski, usunęli krzyż z korony orła, zrobili zamach stanu, wydali nas na rzeź z ręki hitlerowców i stalinowców. Tutaj trzeba przyznać, że Hitler i Stalin nie mieli przyzwolenia masonerii światowej na wyrżnięcie Polaków całkowite. Nie zrobili tego. Nie zrobili tego, bo chcieli nas po prostu zamienić w niewolników, nie chcieli naszej likwidacji. To nas uratowało. Oni potem musieli ustąpić ze sceny dziejów, a my przetrwaliśmy jako naród. Taka jest prawda o polskiej niepodległości. Dzisiaj tej niepodległości nie mamy i dzisiaj ludzie z kancelarii prezydenta RP Komorowskiego zażądali, żeby ten krzyż, jak będzie ten Komorowski przechodził, żeby został ten krzyż stąd usunięty. Usunęliśmy go i przed chwilą go znowu tutaj przynieśliśmy. My nie zapominamy, za rok tutaj też będziemy i będziemy się domagali, żeby ci nieuczciwi doradcy prezydenta Komorowskiego ustąpili. Musimy dowiedzieć się, kto to był, musimy im odebrać apanaże, muszą ze wstydem ustąpić, muszą być z hańbą pokazani całemu narodowi, to są źli doradcy. Tutaj nie ma zmiłu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję.